Ignacy Łukasiewicz. Nikodem. Radek. Aż boję się myśleć, co oni dzisiaj wymyślą. Gaz to niebezpieczna sprawa. Coś o tym wiem. Czemu to jest w ogóle takie głośne? Bo to jest gaz. Gaz? Jaki gaz? No powietrze, sprężone powietrze. A, bo już myślałem, że ten gaz ziemny, wiesz, ten co się pali. Masz rację, bo ja miałem na myśli gazowy stan skupienia, ale potocznie słowem gaz określa się właśnie gaz ziemny, który między innymi ogrzewa nasze domy. To tak naprawdę nie jest jedna substancja, ale mieszanina różnych gazów i par, ale głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan. Metan. A jak się go wytwarza? Gaz się przetwarza. Wydobywa się gaz w kopalniach gazu, a potem oczyszcza. Jest to surowiec naturalny. Powstał miliony lat temu na dużej głębokości pod wpływem wysokiej temperatury. Myślałem, że metan można zrobić. Można, ale ten naturalny wydobywa się spod ziemi. Znajduje się on w skorupie ziemskiej, bardzo często w pobliżu złóż ropy naftowej. Miał z tym nie lada problem twój prawujek Ignacy Łukasiewicz, gdy budował pierwsze kopalnie ropy. Zupełnie nie mam pojęcia, na czym polegają te rurociągi. Albo przewożenie gazu cysternami. To się w ogóle opłaca? Przecież w takiej cysternie to nie mieści się chyba zbyt wiele gazu. Albo butla gazowa. Dlaczego gazu starcza z takiej małej butli na tak długo? Rozumiem, dużo pytań, ale nie ma się czego wstydzić. To nie jest wiedza powszechna, choć nie jest to tak bardzo skomplikowane. Chodźmy do laboratorium. Pytałeś o sposoby transportowania gazu. Wyjaśnię ci to na przykładzie zmiany stanów skupienia. Chcesz powiedzieć, że gaz ziemny może mieć różne stany skupienia? Każda substancja może mieć różne stany skupienia. Taka woda na przykład może być lodem, cieczą albo parą wodną. Woda jest nudna. Daj jakiś inny przykład. Woda jest nudna? Spójrz na to. Wow! To lód? Suchy lód. Dwutlenek węgla w postaci stałej. Aha, w postaci stałej. Nie dotykaj. Suchy lód jest bardzo zimny. Ma minus 78 stopni Celsjusza. Jest w stanie stałym. Tak, ale bardzo szybko przechodzi w stan gazowy. Gazowy? No czekaj, a gdzie jest stan ciekły? W przypadku dwutlenku węgla jest trochę inaczej niż w przypadku wody albo innych znanych substancji. Dwutlenek węgla w normalnych warunkach, przy ciśnieniu atmosferycznym, bezpośrednio ze stanu stałego, staje się gazem, stanem lotnym. Aha. Fizycy nazywają to sublimacją. Sublimacja. Sublimacja. Bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy. Żeby dwutlenek węgla był ciekły, trzeba go ścisnąć, zwiększyć ciśnienie. Mogę ci to pokazać? Zrobimy eksperyment. Dobra. Załóż tylko to. Po co? Dla bezpieczeństwa. To ważne. Czyli będzie niebezpiecznie. Wiedziałem. Pamiętajcie, nigdy nie wykonujcie tego eksperymentu bez opieki dorosłych. Jaka mała buteleczka. Ma nawet zakrętkę. Aha. Wsyp do środka, proszę, trochę suchego lodu. No dobrze. Zimny. Zimny, a zaraz będzie mokry. Mokry? No czekaj, ale mówiłeś, że dwutlenek węgla nie ma formy ciekłej. Nie ma w normalnych warunkach, przy ciśnieniu, które nas otacza. W środku buteleczki za chwilkę zwiększymy ciśnienie, bo zakręcimy buteleczkę. Suchy lód zacznie sublimować, zwiększy się ciśnienie, a dwutlenek węgla przejdzie w stan ciekły. A, ciekawe. Gdzie taką wiedzę można wykorzystać? Na przykład do transportu gazu, o który pytałeś. Transportu gazu? Tak, gaz transportuje się na dwa sposoby. Albo w stanie lotnym, gazowym, rurociągami, albo w postaci płynnej, w specjalnych cysternach i w wielkich tankowcach. No dobrze, ale potem z formy płynnej trzeba zmienić gaz w formę gazową, czyli taką, która rurami trafi do naszych domów. To akurat dość proste. Za chwilkę odkręcimy buteleczkę. Skroplony dwutlenek węgla od razu stanie się gazowy. Tak samo jest w przypadku gazu ziemnego. Wystarczy odkręcić kurek. Dobrze, a butle gazowe?
I zapalniczki, tam też przecież jest gaz. To akurat inny rodzaj gazu, ale również w postaci płynnej. Ale to wielkie. Ciekawe, ile cystern by się tutaj zmieściło. Albo słoni. Ale milutkie. O! Chodź, musimy jeszcze przygotować pastę do zębów. Dla słoni. Oj, chyba wiem, co się święci. Zmykam. A wy pamiętajcie, że to nie jest doświadczenie, które można wykonywać w domu. Powiedz, co my tu właściwie robiliśmy? Chciałem ci pokazać, co może się stać, kiedy zmieszamy ze sobą dwa różne stany skupienia. Mhm. Mieliśmy tam płyn i tajemniczy proszek, który wyzwolił produkcję gazu. Mhm. Był więc płynny i gazowy stan skupienia, zmieszane ze sobą. Ha, spektakularne. Zajrzyjcie na stronę bycjakignacy.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku.